Cześć, siemanko, z tej strony Aralny i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Symulatora Farmy 2016 na moim kanale. Przepraszam, że nie było ostatnio odcinka i nie było live'a, ale laptop, który dostałem do naprawy, poniekąd tak mnie pochłonął, że po prostu wziąłem go w piątek, a jeszcze dzisiaj, we wtorek, nad nim walczę. Także no, troszkę mi on czasu zajął, dosyć skomplikowany przypadek, ale odcinek jest i jeśli zdążę, to nagram drugi, zależy. Jeśli ten odcinek, który właśnie oglądacie, został opublikowany wcześniej niż o 18, to znaczy, że będzie drugi, a jeśli nie został opublikowany wcześniej niż o 18, to znaczy, że nie będzie drugiego. Przejdźmy do rzeczy, bo mamy trochę do ogarnięcia na dzisiaj. Na początek, zanim zacznę prezentować, co tam się zmieniło, bo akurat w piątek, gdy mówiłem tam, że miał się pojawić update i się nie pojawił, bo nagrałem troszkę wcześniej, no to ten update później się pojawił, także dopiero dzisiaj wam go prezentuję. Kto widział filmik na fanpage Farm Expert, no to coś tam już mniej więcej wie. W każdym razie, na początek, zanim o zmianach, chcę pokazać wam, jak mniej więcej wpływa, jakie uszkodzenie na pracę traktora. Otóż nie będę pokazał wszystkiego, bo mi szkoda na to czasu i nie będę wam psuł zabawy, ale na przykład tutaj mam, HUD nam teraz pokazuje silnik. Silnik mamy na żółty trójkącik zaznaczony, czyli nie jest z nim tragicznie, ale przydałby mu się serwis. No więc, jak się sprawy mają? Jak się sprawy mają, gdy, skoro ten silnik wymaga poprawy? Zobaczcie. Obroty, a prędkość. Jazda pod górkę. Zobaczcie. Jakby nie napęd na 4, to by na pewno nie podjechał. No, także tak mniej więcej to wygląda. I on nawet na prostym będzie nam strasznie kopcił i będzie tak wył i będzie sobie po prostu wolno jechał i strasznie wolno się rozpędzał. Także tak mniej więcej działa kwestia uszkodzeń. Każde uszkodzenie jest ujęte w HUD-zie i pokazuje nam, co mniej więcej jest do naprawy, i sugeruje, że powinniśmy się udać do warsztatu. I w tym warsztacie też jest ładnie to wizualizowane. Można to naprawić i każde uszkodzenie ma wpływ na działanie pojazdu czy maszyny. Także jeśli, powiedzmy, uwalimy sobie coś... Cholera. Także powiedzmy, jeśli uwalimy sobie coś czy to w maszynie, czy w pojeździe, no to na pewno nam się to jakoś odbije na działaniu. Dokładnie tak. Także pokażę wam mniej więcej jeszcze tutaj, jak to się ładnie wizualizuje w garażu. Wjeżdżaj. Dobrze. Ciśnij. No i spójrzcie. Mamy tutaj silnik. Zużycie silnika wpływa na moc maszyny. Aktualnie zużycie 80%. Koszt naprawy 266 euro. No, mamy tutaj akurat olej do wymiany, bo olej nam się tutaj zagotował, jak troszkę go zakatowałem. Także naprawimy. Jak widzicie, tutaj hajsy nam się zmieniły. Silnik jest zieloniutki. Tutaj mamy jakieś 1% blacharki. Tutaj reszta jest w stanie idealnym. Dobra. Dobra. Także wracamy. O, zobaczcie, jak teraz śmiga. Zobaczcie, jak teraz śmiga. Także możemy przejść do rzeczy ważnych. Mianowicie, jak słyszycie, dźwięki się uległy zmianie. Jest wprowadzony tak zwany bieg jałowy, czyli jakby dwa rodzaje są teraz dla maszyny. I dźwięk jest na obrotach. Jak to się ma w rzeczywistości? Jak słyszycie, jak on popyla na niskich obrotach, to ten głos nie jest taki donośny, agresywny, ale niech stanie. Trochę za szybko przechodzi w jałowy jeszcze. No to posłuchajcie, jak on gazuje. Widzicie też zmiany w dymie, czyli dym jest dynamiczny teraz. Spójrzcie, stoję, leci sobie w górę, jadę, leci sobie do tyłu. Ruszam, kopci się mocno. To samo będzie przy obciążeniu, bo generalnie dym jest zależny od obrotów silnika.
Także mniej więcej tak to wygląda. Co do koloru i konsystencji tego dymu, no to wiem, że to tam w ogóle norm spalin nie spełnia i w ogóle te rzeczy. Ale to jest jeszcze work in progress. Także będzie do poprawki jeszcze. Co do dźwięków jeszcze, kurde, nie wyłączyłem Steama. Co do dźwięków jeszcze, bo na fanpage się pojawiały pytania, czy dźwięk będzie jakby dla każdej maszyny osobno i tak dalej. Powiem tak, teraz każdy traktor ma taki sam dźwięk, jak słyszycie w Landini, ale i skryptowo jest przygotowane do osobnego dźwięku dla każdej maszyny, tak, dla każdej maszyny pojazdu, także jeśli się uda zdobyć odpowiednie próbki dźwięków, no to każdy traktor będzie miał indywidualny dźwięk, także trzymajcie kciuki, aby to się udało. Dobra. Doszła kolejna sprawa, jaką jest dźwięk w wodzie. Tylko dźwięk jazdy w wodzie jest tak cichy, że ja najzwyczajniej w świecie go nie słyszę. Jeśli wy go usłyszycie, no to możecie ocenić. Aha, no. Zalałem silnik, okej. Ja w najzwyczajniej w świecie tego dźwięku wody nie słyszę. Znaczy no... W sumie... O! O, widzicie! Tu jest idealny moment na sprawdzenie tego. Bo jak traktor stoi i rusza kołami, no to słychać, że tą wodę słychać. Tak, słychać, że słychać, no ale słychać. Także dźwięk jest. Dźwięk jest i fajnie go słychać. Myślę, że mógłby być głośniejszy troszkę, bo tak to no... Dźwięk traktora go zwyczajnie przewyższa. Także jest też dodany dźwięk mielenia w wodzie, czego nie testowałem, ale spróbuję przetestować, tylko muszę gdzie indziej skoczyć. Jeszcze inna sprawa. Wydostań się z wody. Dobra. Zalałem silnik. Ta funkcja wzywa mechanika, który częściowo naprawi najbardziej uszkodzone części. Pojazd możesz w pełni naprawić w warsztacie. Pamiętaj o regularnych przeglądach. Dokładnie tak. Tutaj musimy to sobie załatwić, żeby nam właśnie z czerwonego się przerzucił na te żółte. I sobie skoczymy i sobie go jeszcze naprawimy. Chyba, że mam inny traktor. Maszyny, nie mam innego traktora. Także sobie to zbadamy. Maszyny też mają dźwięki, tylko nie wiem które, bo nie wszystkie. A przelecieć te ponad setkę maszyn, no to mi się nie uśmiecha. Napraw. Znaczy nie to, silnik. Dobra, napraw. Kombajny możemy sprawdzić, bo kombajnu nie testowałem, ale nie wiem, czy mają osobne dźwięki, czy kombajny nie mają osobnych dźwięków. Także... to jeszcze się okaże. Na razie chciałem zobaczyć dźwięk kręcenia kół w wodzie. Tutaj wiem, że jest w miarę bezpiecznie. Ale czy uda mi się osiągnąć? Wiem, jak to zrobię. Pogoda. Jeden. Wiem, jak to zrobię. Gdzie jest duże nachylenie? Dobra, jednak nie. O, trochę słychać tą wodę nawet podczas jazdy. Jakby tutaj to. No chyba nie sprawdzę. Wiem, że jest też dźwięk dorzucony do takiego mielenia w błocie. Czego też niestety w tej chwili nie sprawdzę, bo nie mam za bardzo jak. Ale pewnie nawet by go nie było słychać. Pewnie by go nie było słychać. Co mamy jeszcze? Dźwięki dla włączania i wyłączania poszczególnych maszyn. No to też nie pokażę, bo jest funkcjonalność, czyli skrypty są napisane, ale nie ma jeszcze dopasowanych dźwięków, także też tego nie pokażę. Co mamy jeszcze? Co mamy jeszcze? Nie mogę teraz listy prze... O, mogę. Dobra, mam całą listę teraz. Błotniki poprawione z błotnikami. Nie wiem szczerze, co było. Ale są jakoś tam poprawione. Także jakoś sobie są poprawione. Poprawiony wygląd ambient occlusion. Szczególnie na trawie roślinności. Mocno zredukowane migotanie.
to jest, ten problem najbardziej tyczy się deszczu, bo było praktycznie bielutko było podczas deszczu, tak jakby śnieg spadł, teraz jest chyba ok. Nic się nie bieli, no i tak to wygląda. Dalej, co mamy dalej? Dużo mamy poprawek pomocników, czego mi się też szczerze mówiąc nie chcę za bardzo pokazywać, bo po prostu czekać, aż oni tam sobie założą coś tam i ogólnie to nie ma sensu. Myślę, że to sobie sami obadacie. Co mamy jeszcze? Drugi dźwięk silnika mówiłem, tym z drugim mówiłem, szybciej wchodzi na obroty, no może i tak. Mamy zero. No tak, no wchodzi szybciej. Kwestia, czy to rozpędzanie troszkę nie jest za szybkie, także tutaj bym poprosił o jakąś sugestię. Hamowanie jest na pewno za szybkie jeszcze. Ale to się ogarnie. To się ogarnie jeszcze. Co mamy jeszcze? Trzeci upgrade silosów zbożowych ma właściwą pojemność, to tam takie bugi. Zlikwidowane czasem występujące duże dziury w terenie. No tutaj byłem pewien, że chodzi o te dziury podczas orki na przykład, że takie nam się te białe place pojawiają. Ale niestety to nie jest to jeszcze, także nie pytałem jakoś nawet o to, nie było czasu, ja ostatnio jestem zarobiony człowiek. Poprawna wysoko leżącej ściętej trawy. No to tą trawą możemy się zająć na przyszłym odcinku. Cholera, ja ciągle wiszę wam z kukurydzą. Tą trawą, dobra. Zrobimy, ogarniamy jeszcze dźwięki kombajnów. Kombajnie, aha, muszę do sklepu, dobra. Dobra, skoczymy do sklepu. Kaje sklep. Zgubiłem się. Tu jest farma. Chyba. Tak, tu jest farma. To sklep powinien być tam. Dokładnie. Dobra. Mucha 0. I mamy kombajny. Kupimy tego. I zbadamy, czy on ma inny dźwięk. Skoczno. Ma! Skubany. Eno. Myślę, że dźwięk kombajnu za cudowny nie jest w porównaniu do tego, jak ładnie dopasowali dźwięki traktorów. Ale myślę, że jest w miarę przyzwoity i przydałoby się płynniejsze przejście z dźwięku jałowego na obroty. Ale jest całkiem przyzwoicie. Dobra, będziemy kończyć. Krótka prezentacja, to nam się zmieniło. Na przyszły odcinek może pokażę szybciutko, jak tam traktor podczas orki się zachowuje dzięki tym nowym obrotom. O, jeszcze poprawa ruchu AI podobno miała być, ale nie docelowo. Zobaczymy, znaczy on tak jakoś... What the fuck? Dobra. Jak widzieliście, szanowny kierowca nie zatrzymał się tak, jak przedtem było miejsce, gdy obok przejeżdżaliśmy, ale trochę jeździ zygzakowa, to możemy uznać, że po prostu był za bardzo wcięty. Czy coś jeszcze tutaj mamy? Chyba nie mamy już nic takiego. To spinowanie bym wam pokazał, znaczy to... Wiecie, ja mówię po angielsku, bo tak na change logu i tak jakoś się ogólnie się przyjęło, że tak po prostu na to mówimy. Ale mogę wam powiedzieć, że nie pokażę wam na razie tego mielenia, dźwięku mielenia, bo muszę to samo badać, wyczuć, może oni by to jeszcze poprawili troszkę. Także na razie się z tym wstrzymam, a jeśli wyjdzie to w praniu, powiedzmy podczas jakiejś pracy, no to sobie wyjdzie. Na dzisiaj to by było na tyle, ja się z wami żegnam, trzymajcie się.